Finał biegu na 800 metrów mężczyzn. Przed chwilą wykroczył z tego tunelu Rosjanin Dimitri Bogdanow. Tuż za nim zmierza reprezentant Luksemburga David Pigen, młodziuteńki, rocznik 84. Teraz na naszych ekranach Rosjanin Siergiej Korzewnikow, ale prawdziwi bohaterowie dopiero wyjdą z tych podziemi. Właściwie tych trzech ostatnich to są ci, którzy powinni rozegrać między sobą walkę o medale. Antonio Reina, 20-latek zaledwie, mistrz Europy do lat 23, minuta 46-68, rekord życiowy. Andre Buker, niepokonany ostatnio i w hali na otwartym stadionie, pod nieobecność, a raczej słabszą formę Wilsona Kipketera, numer 1 na 2 okrążenia na stadionie i na 4 okrążenia w hali. Szwajcar jest tutaj, co tu kryć, faworytem. I Paweł Czapiewski, zanim zaraz go zobaczymy, realizator skoncentruje się na Andre Bukerze, który wygrywał wszystkie mitingi Golden League. Jest rzeczywiście bardzo mocny, wykorzystuje tę lukę, kiedy nie ma Wilsona Kipketera. I oto Paweł Czapiewski, widzimy, rekord Polski rekordem życiowym, minuta 46.52. Jak zwykle bardzo spokojny, wyluzowany, troszkę tutaj baliśmy się o jego zdrowie. Był lekko przeziębiony, ale wczoraj przebiegając tutaj koło naszego stanowiska powiedział, że wszystko jest już w porządku i czuje się dobrze, będzie walczył. No, zobaczymy, o jaki medal, na pewno będzie próbował walczyć o ten najcenniejszy medal. Z tym oto zawodnikiem Andre Bukerem. Nie musimy już Państwu przypominać, że właściwie Polak poza może Rosjaninem Borzakowskim ma najbardziej piorunujący w tej chwili finisz świata, końcówkę. Jedna jest tylko kwestia, czy będzie na tyle blisko Bukera na ostatnich metrach, aby skutecznie go zaatakować. Zobaczymy, jakie będzie tempo tego biegu. Minuta 40 sekund z ułamkiem i już będziemy wszystko wiedzieć, ale widzę, że spokojnie. Pamiętamy, znamy to już z biegów Czapieskiego poprzednich. On od razu ustawia się na końcu stawki, nie wdaje się w tę przepychankę, byle tylko za daleko nie puścił tej grupy. Andre Buker biega tak, jak lubi, czyli od samego początku na pierwszym miejscu, tuż za nim Antonio Reina. Bardzo mocno rozpoczęli w 25 sekund pierwsze okrążenie. Czapiewski jest w stanie to czwarte, ostatnie okrążenie przebiec w 27 sekund. W tej chwili zdecydował, że musi się trochę przesunąć, bo ta dwójka mu za bardzo uciekła. Przesuwa się Paweł Czapiewski, jest w tej chwili na czwartym miejscu. Zdecydowanie powinien ruszyć, ponieważ Buker tutaj nie żartuje. A i Reina bardzo też mocno poszedł. Tak, Reina trzyma się go, Paweł przechodzi. Zaraz wyjdzie na trzecie miejsce. Jeszcze dwa okrążenia do końca. Finał biegu na 800 metrów. Przypominamy, szansa na medal, ale Paweł musi ruszyć mocniej. Za wolno. Buker strasznie się już oddalił. To jest prawie 10 metrów. Reina jest drugi. Czapiewski rusza, jakiś trochę zmęczony. Wydaje mi się, go dycha bardzo głęboko, ciężko. Musi najpierw dogonić Hiszpana. No to jest pierwszy cel. Ale musi uciec również tym, którzy są tuż za nim. Tam jest Bogdan, Dmitrij Bogdanow z Rosji, tuż za Polakiem. Ostatnie okrążenie właśnie się rozpoczęło. Buker chyba już jest niezagrożony, ale my mamy nadzieję, że będzie srebrny medal. Rusza Paweł Czapiewski, rusza, wyprzedza w tej chwili Reinę. Bardzo dobrze zrobił to dokładnie w tym miejscu, w którym trzeba, na przeciwległej trostej. I teraz zbliża się do Bukera. Jeszcze wszystko jest możliwe. Złoty medal jest w zasięgu. W tym momencie, proszę Państwa, niestety urwała nam się łączność z naszymi komentatorami. Ogromna radość w studiu. Cieszy się Lidia Chodziecka, nie ma co komentować. Paweł Januszewski. Trzeba na to spojrzeć. Ale Paweł Januszewski był bardzo dziwnie spokojny podczas tego biegu. Powiedziałeś, że spokojnie, to będzie złoty medal. Nie, z czego wynikała ta pewność? Nie, pewnie, bo łatwo siedzieć i oglądać i być z paniakiem, że tak powiem, po biegu. Paweł naprawdę bardzo, bardzo mi imponuje. Zresztą każdemu by imponował z takim wynikiem, z takim przedostaniem się na szczyty 800 metrów świata. No ten wynik 44-77, no to jest szok. Paweł chyba sam nie może w to uwierzyć i myślę, że nie było kogoś takiego, kto by przypuszczał. Nawet samego komentarza w trakcie biegu, tam już Marek z Przemkiem, wydawało się, że przestali w niego wierzyć. Nawet przybąkiwali, że będzie walka o brązowy medal. I proszę. Powtórka wyjścia z wirażu. Szwajcar chyba też przestał wierzyć w to, że, siebie, tak, że zdoła go Paweł dogonić, a to jednak, proszę bardzo, wspaniały sukces. Paweł dostał skrzydeł, tak, bo jak się kogoś dogania, to naprawdę dostaje się niesamowitego dostrzyku energii.
To jest niesamowita taktyka. No, musi mieć ten chłopak nerwy z żelaza, pani Nitko. To jest coś niesamowitego. Ja bardzo bym chciała mieć taki finish jak on. To jest naprawdę coś niesamowitego. Nie mogę w to uwierzyć, że po prostu z taką wielką stratą do Butchera i do Hiszpana Paweł zdobył złoty medal. To jest, ja jestem w szoku. Kolejny złoty medal na tych mistrzostwach, proszę Państwa, ale to nie koniec ogromnych emocji. Za chwilę kolejna przyjemna, właściwie same przyjemne uroczystości mamy związane z podium tutaj w hali Duszyka Stadium, a mianowicie dekoracja biegaczy na 800 metrów i w głównej roli widzieliśmy to, przeżywaliśmy razem z Państwem Paweł Czapiewski. Już dwukrotnie dzisiaj słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego, wysłuchamy trzeci raz, a kto wie, czy i czwarty raz nie będziemy mieli sposobności do wysłuchania hymnu narodowego. Na razie Hiszpan Antonio Reina na trzecim miejscu, na drugim Andre Bucher. Na pewno jest to dla niego jakieś rozczarowanie. No był tutaj żelaznym faworytem, to nie ma dwóch zdań. Właściwie nie przegrał w tym, do tego momentu nie przegrał biegu. Krótko mówiąc, przegrał z lepszym. I to było wyraźnie i tak bardzo dobitnie pokazane. Przegrał z lepszym, ponieważ prowadził ten bieg tak jak chciał od samego początku, w swoim rytmie, w swoim tempie, bo on tak biega. No i ta końcówka Pawła okazała się nie do odparcia. To jest też dowód, że Paweł świetnie biega na tych najważniejszych imprezach. I przecież to trzecie miejsce, on tam też było wielką sensacją. Tutaj jest falowym mistrzem Europy i popatrzmy, 1.46.52 to był jego rekord Polski z tego roku. 1.44.78. Proszę policzyć, jaka to gigantyczna różnica. To jest skala talentu, ogromnego talentu właśnie na tych dużych imprezach sprawiać takie niespodzianki. No. Znakomicie zresztą przygotowany, a to kibice wierni, najwierniejsi ze szkoły w Racocie. Mówiliśmy już o nich. I gratulacje do trenera Zbigniewa Króla. Opanowany. On ma znakomity również system nerwowy, a to Stefan